na swoim Instagramie ogłaszasz new music coming. O co chodzi? To pewnie chodzi o taką, o takie logo, które jest w kształcie organów kościelnych. I tak naprawdę to jest coś, nad czym ja pracuję wiele, wiele lat. Nie zostajesz organistą? No, często, kiedy jestem w kościele, słucham organistów i wiem, że to jest bardzo dużo nauki, dużo pracy. Mówię to dlatego, że mam sąsiada, który jest organistą i często rozmawiamy o muzyce, także kościele. Natomiast to jest projekt, nad którym ja siedzę wiele, wiele lat. To jest moja połączenie dwóch pasji, muzyki elektronicznej z muzyką symfoniczną, z orkiestrą. Jestem fanem opery, fanem filharmonii i od lat aranżuję, przygotowuję utwory elektroniczne, historię muzyki elektronicznej z orkiestrą symfoniczną. I taki koncert już dzisiaj mogę powiedzieć, że odbędzie się 14 grudnia. Jestem wzruszony, jak o tym mówię, bo to naprawdę wiele nocy, wiele lat, wiele tygodni po prostu pracy. I orkiestra symfoniczna ze mną zagra taki koncert. Ten koncert odbędzie się w Krakowie 14 grudnia. I bardzo się z tego powodu cieszę. To jest to, nad czym mówię, długo pracowałem. I to będzie najlepszy prezent na twoje urodziny. Tak, zupełnie szczerze, to jest przypadek, o ile na świecie możemy mówić o przypadkach, bo kiedy tam powiedzmy współorganizator tego koncertu podał, że taka jest data 14 grudnia, przewidziana na ten koncert, no to powiedziałem, no świetnie, tylko ja mam wtedy urodziny, więc dostałem odpowiedź, to będziesz miał głośne urodziny. Ale będzie 100 lat. No i cieszę się, ale w sumie myślę, że ważniejsze dla mnie będzie jakby sukces tego koncertu. Przed nami jeszcze mnóstwo, mnóstwo pracy. Teraz są jakieś konsultacje takie muzyczne, bo na scenie będzie prawie 60 osób i wiem, że pracę, którą ja wykonałem, to jest ogromna ilość pracy, natomiast teraz musimy w próbach pokazać jeszcze dużo, dużo pewnie więcej, więc cieszę się nawet na myśl, że będzie ciężka praca, ale lubię pracę. Czyli no, można powiedzieć spiryt na żywo, zupełnie, czy to są jakieś wybrane utwory, to które są, to są pasują? To są wybrane utwory, to proszę wierzyć, że historia elektroniki jest tak ogromna i każdy ma o niej trochę inną, powiedzmy inne wyobrażenie. Ja trochę podejmuję się, biorę na klatę to, że to jest historia według mnie i mojej orkiestry i ja to tak widzę. Oczywiście nie możemy zagrać wszystkich utworów, będzie to powiedzmy ograniczone też jakimiś powiedzmy ramami czasowymi. Chciałbym, żeby ludzie usłyszeli te utwory, które każdemu się kojarzą z muzyką elektroniczną, ale też chciałbym ludziom pokazać rzeczy, o których młodzi na przykład mogą nie wiedzieć. Nie wiedzą, że kiedyś takie rzeczy były właśnie w muzyce elektronicznej. Więc mam nadzieję, że wszyscy znajdą coś dla siebie i ten koncert będzie pięknym koncertem, ale przepełniony taką miłością do muzyki zarówno nas będących na scenie, ale także tych ludzi, którzy przyjdą na ten koncert, bo to będzie koncert dla fanów elektroniki, ale także dla fanów orkiestry. Ja się nie mogę doczekać. Ty się dobrze znasz z Michałem Szpakiem, tak. Przyjaźnicie się. Wiesz, na jaki pomysł wpadłem? Michał też lubi filharmonię. Wiem. Żeby połączyć. Mogę tylko powiedzieć tyle, że wiem, bo z Michałem rozmawiamy o muzyce bardzo, bardzo dużo. Proszę to w tym miejscu tutaj zostawić. Co do spirit, bo o to pytałeś, ja szybko zmienię temat. Mam przygotowane, powiedzmy, rozpisane na nuty do zagrania przez orkiestrę dwa swoje utwory, przez pełną orkiestrę. Natomiast to, czy i czy jaki pojawi się utwór w ogóle na tym powiedzmy koncercie 14 grudnia premierowym, to tego nie mogę dzisiaj zdradzić. Ja już się nie mogę doczekać. Nazwa będzie Gromis Symfonicznie, czy... Nie, to będzie Orcheston. Orcheston. Historia muzyki elektronicznej. Nie możemy... Natomiast będzie to Gromi i Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. A później jakieś wideo pewnie z tego nagrane i niesamowite wspomnienia.